Jak najlepiej spędzić Dzień Dziecka? Wiadomo, niezbędne są lody i prezenty w postaci zabawek. Do tego przydałyby się dmuchańce, balony, bańki mydlane, wata cukrowa i wszystko inne, co jest słodkie i czym można się ubrudzić. Wielkim zainteresowaniem w tym dniu cieszą się też oczywiście wszelakie parki rozrywki i wesołe miasteczka. Byliśmy w takim miejscu z kamerą. Jak się okazuje, na ekstremalnych urządzeniach świętują nie tylko dzieci. Fatima Orlińska. Kiedyś wystarczyła huśtawka przed blokiem i dzieci były zadowolone. Teraz rodzice wiedzą, że zadowolić najmłodszych nie jest tak łatwo. Nawet jeśli wspomnienia z dzieciństwa wciąż są żywe. Dużo miłości i radości przeżyliśmy, jak byliśmy dzieciakami. No i że wspólnie spędzaliśmy czas razem z rodzicami. Cudowny, kolorowy, to powinno być u dziecka osobowe. Świetnymi wspomnieniami przede wszystkim. I żeby te wspomnienia u dziecka kształtować, rodzice zrobią wszystko, zwłaszcza w Dniu Dziecka. Jedni kupują prezenty, inni organizują wycieczki, na przykład do parków rozrywki, które w tym dniu cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Wiele z nich na ten czas przygotowało dodatkowe atrakcje. Dzień Dziecka będzie trwał przez 4 dni, począwszy od dzisiaj od czwartku aż do niedzieli. I na każdy z tych dni przygotowaliśmy specjalne atrakcje. Wśród nich mamy gry i zabawy. Rozdajemy aż 10 tysięcy gadżetów wraz z naszymi partnerami. Wszystkie dzieci na pewno wyjdą stąd z jakimś prezentem. Przygotowane atrakcje są dla wszystkich, zarówno małych, jak i tych większych, bo przecież każdy z nas jest dzieckiem, nawet jeśli dzieciństwo ma już dawno za sobą.